Siema, tu Pyza w kolejnym filmie, oczywiście teraz nad wody i oto z tego miejsca dzisiaj postaram się dla Was nakręcić jakiś materiał. Na tą chwilę jest godzina 4:51, 12 lipiec 2021 i oto na tym miejscu woda PZW, nie inaczej. Pamiętajcie, JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie, komercja będzie. Nic dodać, nic ująć. Ze mną jest kolega Karol. Siema, Karol. Cześć. I jak? No walczymy dzisiaj, nowa zanęta. Spróbujemy od pana Zbyszka Milewskiego. Przygotuję, że tak powiem, solidnie. Przecieram tutaj rzetelnie. No jeżeli chodzi o wędkowanie, to nic tu się za dużo nie zmienia, ale postanowiłem dzisiaj z wędką odległościówką się pobawić troszeczkę ze spławikiem Kraluso. Zobaczymy, jak wyjdzie. No, myślę, że około 9 godzin posiedzimy nad wodą. Jest dość wcześnie. Mam nadzieję, że pogoda nam nie pokrzyżuje planów, że będzie sprzyjać. Zapowiadają jakieś tam deszcze przelotne. I oby, jak już mają być, to żeby tylko były przelotne. No. W ostatnich czasach, że tak powiem, no, widzimy, co się dzieje. Różnie to bywa u nas. Ale na szczęście nas jakoś to mija. Mija. No i dobrze. Druga na grunt. I teraz przyszliśmy tutaj. Zobaczcie, jaki bajzer jest po noc. Po nocce ktoś tutaj ognisko rozpalił. Jakieś burdy. Butelki po alkoholu, po piwie. Pełno śmieci pozostawione. Zobaczcie. Całe reklamówki, sterty, butelki. I tak to mniej więcej wygląda. A tam wyżej, tak jak powiedziałem, jest kosz na śmieci. I znów jacyś flejtuchy, bo inaczej nie można tego powiedzieć, zostawili taki bałagan na tak ładnej miejscówce. Ale to kultura wychowania, to tego się nie uczy, tego się po prostu nie można nauczyć, tylko po prostu to się wynosi z domu. Z domu się wynosi. Jak ktoś w domu tak robi, tak samo i nad wodą się zachowuje. Dobrze, ja to jakoś ogarnęłem na razie swoje rzeczy. I drodzy Państwo, kilka godzin łowienia i u mnie jest tak. U mnie jest jedna wędka na metodę, cukiereczki, druga klasyk, koszyk. Dygająca szczytówka i zobaczymy, co przyniesie efekt, lepszy efekt. Czy koszyk z pinką, czy metoda. Więc zestawy zarzucone. I jeszcze raz zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film w moim Karola wykonaniu z wody PZW, na tej, której łowim. A więc, nie przedłużając już, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Oczywiście jedną mieszankę zrobiłem pod metodę, czyli zanęta połączona z peletami. To jest jedna mieszanka. I teraz drugą mieszankę, czyli samą zanętę sypką, zrobimy pod koszyk. Teraz zestawy zarzuciłem już mieszanką, która już doszła do metody. A teraz namoczymy pomalutku zanętę pod koszyczek. I zobaczymy. Tak, żeby nie przemoczyć. Stopniowo, bez kleju, tak aby sobie pomału piła. Później przetrzemy ją przez sito. Dobrze. Okej. Niech sobie dochodzi. Tam mamy sito. I czekamy na pierwszą rybkę. Pierwsze branie. Czy to klasykiem, czy metodą. A gdzie będzie pierwsza rybka, zobaczycie sami.
Więc jak to się mówi, machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, Jezus, nie na pewno ogarnę temat. Zaraz przerzucimy zestaw. I takie łowienie z marszu. Bez wstępnego nęcenia. Woda PZW. I siedzimy. Ale bałagan tam jest u góry. Trzeba będzie to wszystko powynosić, bo w razie kontroli będzie wszystko na nas, będzie wszystko. Gałęzie niech leżą. Ja pozabieram ten syf. Zobaczcie. Trzeba pozbierać. Aż mnie telepie z nerwów, jak można zostawić taki bajzel. Gałęzie jak będą. Wszystko po ludziach, którzy grillują. A wystarczy przejść trochę wyżej. A u góry są kosze. Ale widzicie, po kimś, żeby zbierać śmieci. Ale to, tak mówię, to są ludzie brudasy. Nie inaczej. Wystarczy położyć. Już jakoś inaczej. Później będą jechać ludzie, którzy odpowiedzialni są za sprzątanie. Posprzątają. Ale już inaczej wygląda. Więc, drodzy Państwo, spokojnie możemy teraz odpoczywać, wędkować. Nie przejmując się otoczką i tymi śmieciami, które pozbierałem. Jest pytkę. Ogarnę to, te swoje rzeczy. Przetrzę zaraz zanętę. Ogarniemy to i będzie w pytkę. Pokrowce. Dobrze. Czekam na pierwszą rybę, zaraz przerzucę zestaw, jeden, drugi i zobaczymy, co gdzie skupnie. Jakiś tu pisk na metodę, nalkaczki przepływały, mógł zahaczyć, nie zwróciłem uwagi, no ale zobaczymy, jak ryba będzie zainteresowana, to plecionka jest, pójdzie do góry. Tak to mniej więcej wygląda. Zaraz wezmę, przetrzę. Przetrzę zanętę pod klasyka. I pomału zobaczymy, co i jak. Więc, drodzy Państwo, dobrze. Pulchniutka, elegancka. Branie tymczasem miałem na to, ale nie zacięło się. No i dobra. Ogarniemy, posprzątamy, przesypiemy.
Okej. I mamy dwa towary pod metodę i pod koszyczek. Teraz poprzerzucam zestawy i spróbujemy złowić jakąś rybkę. Karol przygotował cztery kule. Cztery, no ale takie wiesz. No. Potężne, nie? No potężne to nie są takie, wiesz, duże, no, pomarańcze. Dobre pomarańcze. Potężne to górek robi. Jak głowa. On rzuci za jednym wypadem towaru tyle, co ja przez cały sezon, nie? Przez cały sezon, no. Ile se zostawiłeś jeszcze tego? No jeszcze mam na dwa takie podejścia. Dwa takie podejścia? Tak. A więc podsypane. I czekamy. Ja przerzuciłem zestawy. Koszyk na nową mieszankę. I zobaczymy, co będzie się działo. Więc czekamy teraz na pierwszą rybkę, więc drodzy Państwo, Wasze zdrowie i czekam na pierwszą rybkę i odpoczywamy, nie inaczej. U Karola pierwsza rybka, płotka, wymiarowa, nie? A branie jakie miałeś? Kukurydza czy pinka? Pinka. Jo, przerzucę zestaw. Jeden. I oraz drugi. I spróbuję też złowić jakąś rybkę. Bawiło się, bawiło. I mamy pierwszą, drodzy widzowie, rybkę na metodę. Też poczekam na klasyka. I prawdopodobnie będzie nieduży leszczyk. No ale co by nie było. Ściągamy rybę. I zobaczymy taki ponad 3 dychy. No tu takie biorą. O 30 zwyż przeważnie. Lesio. Lesio. Taka dobra 35. I pójdzie do wspólnego zdjęcia. Taki, zobacz. Taki pan Lesio. Więc rybkę odczepiamy. I przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. Baja, jak ja lubię te leszcze. Zobaczcie, co się dzieje. Dobrze, nabijamy podajnik. Rybka do wspólnego zdjęcia. I ten śluz z leszcza ściągniemy, o ile można. I jedziemy dalej z tym koksem. A koszyk nic. Na razie koszyczek nic. Okej. Okay.
Okej. Na wprost tamy. Koszyk nic. Niech sobie stoi. O, jakieś wskazanie delikatnie na szczekotówce, ale to bardzo delikatne. Mam nadzieję, że zaraz branie będzie też na klasyka i zamelduje się jakiś lesio. Zobaczymy, jakie gatunki ryb nam dzisiaj będą skubać, co i jak. Więc wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Metoda, druga rybka i prawdopodobnie drugi leszczyk. Nieduży, no ale widzicie, pinka nic, klasyk dzisiaj na razie nic. Może zbyt jasna zanęta, wartałby przyciemnić. No ale zobaczymy. Najwyżej będziemy kombinować coś z przyponem dłuższy, krótszy. Większy haczyk, średnica żyłki, cięższa. Zobaczymy, tak aby coś na klasyka też złowić. Jest ciutkę mniejszy, no ale rybka to rybka. Więc odhaczamy. Druga płotka, pinka. Zmieniłem ją od razu. Na pinkę, nie? No to próbuj na razie na pinkę i zobaczysz. Poczekaj trochę, aż ta zanęta poleży i później na kukurydzę będziesz przemieniał, nie? A u mnie widzisz, na pinkę nic z gruntu. Na koszyk, na klasyka nic. Karol na kukurydzę założył na spławik i zero. Przełożył z powrotem pinkę i druga płotka. No u mnie na razie metoda dwa leszczyki, a klasek nic, ale czekamy, zobaczymy, co będzie się działo dalej. I kolejna rybka, nieduży leszczyk, a klasek nic, nic. Robaki, jak zarzuciłem, stoją, przerzuciłem to samo. Czuję, że dzisiaj metoda będzie lepszą. Lepszy efekt miała niż na wodzie PZW, co ostatnio było w Strawczynie. Tam miałem same ryby na klasyka, na pinkę, a metoda nie dała mi ani jednej ryby. Dzisiaj no odwrót. Dzisiaj, drodzy Państwo, na odwrót, no ale zobaczymy. Może coś się zmieni. Ale na tą chwilę łowimy to, co bierze i na co bierze, czyli nieduży leszczyk i wędkujemy dalej. Na klasyku mamy grubość przyponu 0,12 na fluorokarbonie. Nie będzie efektu. Założymy 0,10 z 18 haczykiem, a na razie jest 16 haczyk i 0,12, ale nic, nawet podciągnięcia, co powinno tu dubać. Na klasyka, więc nic, tylko metoda dała mi 3 rybki. Jak na tą chwilę. 3. Ale zobaczymy, jak to potoczy się dalej. Więc wędkujemy. Odpoczywamy. I jest pytkę.
Nie no, tak nie może być. Trzeba coś z tym zrobić, poradzić. Skrócimy przypon trochę. O jakieś 15 cm, 20 cm. Bliżej koszyka będzie, bliżej towaru. Więc skrócimy go trochę. Więc go trochę, drodzy Państwo, skrócimy. Ok. Zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Zestaw, który dzisiaj przygotowałem, to jest na fluokarbonie niesymetryczna pętla, skrętka poniżej, złączka, czyli agrafka do szybkiej wymiany przyponu, i tak to się prezentuje. Wyżej krętlik połączony z żyłką główną, i to jest cały mój zestaw do dzisiejszego wędkowania. Wezmę teraz może mieszanka, coś odstrasza, zobaczymy, do metody towar. Załadujemy. Robaczka dopalimy, czyli pinkę. Mamy tu dip rybny. Okej. Poślemy zestaw w miejsce wyznaczone na klipie z mieszanką pod metodę. Zobaczymy, czy zmiana długości przyponu da jakiś efekt w postaci jakiegoś brania rybki na klasyka. Metoda stoi, niziutko wziąłem, bo tam plecionka jest, tylko pociągnie i od razu branie. Dobrze. I wędkujemy, odpoczywamy. Jest bajecznie. Nie inaczej. Coś pisnęło, ale tak mówię, to ma świstać, gwizdać. I odpoczywamy. Karol, jest godzina 6:39. Co powiesz? No, w moim przypadku półtorej godziny wędkowania i powiem Ci szczerze, że marnie się to zapowiada. Bardzo marnie. Ale to... Wiesz, najlepsza pora. Najlepsza pora. Ale to widzisz po koszyku. No, stosujesz pinkę i brania nie miałeś, nie? Tak, tak. No, ja jestem, że tak powiem, zwolennikiem tej pinki, tej kukurydzy i chyba czas na zmiany. No ale jakie? No, miejsce? Miejsce raczej, bo tu coraz gorzej jest. Albo przynęty, bo nie wiem, co się dzieje. No ale Karol, jak możesz przynęty zmieniać, jak używasz, łowiąc na spławik, używasz kukurydzy i pinki? A tutaj coraz gorzej jest tu. No właśnie o to chodzi, o tym mówię, nie? To co, chcesz innych przynęt tu używać? No nie za bardzo. Trzeba się zastanowić. A więc tak, Karol mówi, trzeba się nad tym zastanowić. Ja dołożyłem pewną rzecz i liczę na nią. Zobaczymy. Zobaczymy, więc trzeba kombinować, aby coś złowić. Metoda metodą daje rybę. Wskazania jakieś są. Ale klasyk, klasyk. To jeszcze mówię, jak to już nie pomoże, to najwyżej założę 0,10 i 18 haczyk, jedną pinkę. Niżej nie schodzę niż 0,10. Więc dziesiątka z 18 haczykiem. Czerwonym haczykiem 18 mała. Do tego pójdzie czerwona mała pinka, zakryje pinka cały hak, no i to może da efekt. Ale na tą chwilę
czekam na to, co założyłem i zobaczymy, czy przyniesie jakiś efekt. No i znów metoda. Tak mówię, nie będzie jeszcze 6, 7, do 8. Do 8 wędkuję na klasyka, nie będzie brania. Przekładam drugą wędkę na metodę, tak aby sobie coś połowić. Więc jeszcze godzinę daję klasykowi. Zmiana przynęty koloru na białą. I zobaczcie, znów leszczyk. Tym razem założyłem białą. No ale fajnie, jest cisza, spokój. Tylko te obślizła leszczyki no, ale wędkujemy i przerzucamy zestaw do siaty do wspólnego zdjęcia i wędkujemy. Karol ma ukleje, frytkę tak zwaną. Frytka. Frytkę ukleje, trzecia ryba. No, tragedia, nie? Brak słów, ale co, no co zrobić, nie? Takie miejsce my wybrali. Woda PZW, nie inaczej. Więc nie ma co się dziwić. Tu mi się plecionka owinęła. Okej, tak, żeby nie złamać wędki. I przerzucam po tym leszczyku. I tak mówię, godzina 7, godzinę do 8 czekam, nie będzie efektu. Dam sobie spokój z klasykiem i przełożę drugą na metodę. I będę łowił za pomocą sygnalizatora, a drugą na metodę przełożę i nadgającą szczytówkę. Ale to mówię, jeszcze godzinę daję klasykowi i będziemy przekładać. A więc, drodzy Państwo, godzina 7:21. Ja niestety do 8 na klasyku już nie wyrobię. Nie wyrobię, dlatego że dlatego, że mam takie przeczucie, że tam nic nie będzie, nie? Karol donęca kulę. Tu jakieś podciągnięcie. A ja tak mówię, 7:21, nie. Ściągam, przekładam na metodę drugą. No i będę używał innych kolorów, cukiereczków. Mniejsze, większe. To chwila, bo robaki klasyk nie daje efektu, więc widzicie, woda w wodzie nierówna. Więc podziękuję. Obetnę zestaw i dziękujemy. I szybko przełożymy.
zestaw. Końcówkę odetniemy. I w szybki sposób mamy założony sprzęt. Przyjechałem tak, aby sobie powędkować, połowić, ale widzę, że robaczki nie dają efektu, więc czas na zmianę. I w taki szybki sposób mamy założoną drugą metodę. Teraz wystarczy tylko dobrać przynętę, co założymy. Weźmiemy z dajwy kryla. Założymy kryla. Zobaczymy, co się skusi. No, co to wiadomo, że pan leszczyk, ale być może inny gatunek też się pokusi. Ok. Robakom podziękujemy. Nabijamy sprzęta. Jest kolejna rybka na białą przynętę. Spadła. Spadła, to jest plecionka. Hak mały. Zależy, jak zapnie się, pociągnie. Przerzucamy, nic się nie dzieje. Czekamy na nadgającą szczytówkę, na metodę, co tam będzie. Na tą skryla. W razie co zmienimy cukiereczka. Ale brania są, to jest najważniejsze. Więc machaj będą, ryby będą. Znów spadł. Ale zanim kamera się włączyła, drodzy Państwo, to czekałem aż kamera się włączy, żeby wam pokazać branie. I spadł znów. Ale ryba nie jest najważniejsza. Najważniejsze, żeby było branie ujęte na kamerce. Ale rybka spadła. Więc biały cukiereczek daje radę. Więc go nie zmieniamy. A tam dalej kryl z dajwy czeka na pobranie rybki. Więc z powrotem białasek i zarzucamy w miejsce wyznaczone na klipie. I wędkujemy dalej. Jakieś piski. Zaraz będzie jechać znów. Nadgająca nic, kryl nic. Ściągniemy jeszcze trochę, ściągniemy najwyżej kryla. I założymy coś innego. Może piaskową. Ale to jeszcze trochę. Jest ósma. Jeszcze z 20 minut i przerzucimy zestaw. A teraz czekamy. I zobaczymy, co się dzieje. Karol, krótkie podsumowanie. Jeszcze nie ma podsumowania. Dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić. Więc? Czekamy. Więc czekamy i jest w pytkę. Więc kryl, pierwsza ryba, intensywne branie. No i prawdopodobnie będzie leszczyk. No ale widzicie, przełożyło na metodę i to dało efekt.
w postaci rybki. Zobaczymy, jakiej wielkości. No, prawdopodobnie leszczyk. A tu jest sporo tego leszcza. O. Jak widzicie, lesio. Więc odkładamy wędkę. I mamy takiego osobnika. Więc machaj wędą, ryby będą. Odczepiamy rybkę. O, pardon, przepraszam. I do wspólnego zdjęcia. Może powtórzy tit i na dół. No, ale to plecionka jest, to wiecie, ma jechać. Jak pociągnie, to... No, ale nie ściąga, nie reaguje na takie podciągnięcia. To ma jechać, gwizdać i świstać. Tak, tutaj ugięcie prawie połowy kija. Przy miękkiej szczytówce na klasyku od razu było efektowne branie, więc przycinka. Rybka zameldowała się. No, a tu na plecionce ma jechać do końca. Jakoś to się kręci. A rybkę mam nabić. Piąta. Pięć leszczyków mam. Pięć leszczyków, cztery na tą i jednego nadgającą, co przełożyłem metodę połowu, czyli z klasyka, z koszyka zrezygnowałem i założyłem drugą metodę. I wędkujemy, czekamy, co się jeszcze będzie działo. Pusto, wędkarzy po drugim brzegiem, nikogo nie widać. No ale później, jak będzie pogoda, to ludzie przyjdą się opalać, odpoczywać, kąpać. No ale wędkujących nie ma. W ten poniedziałkowy dzionek odpoczywamy, pijemy i wasze zdrowie po raz kolejny pijemy i jest.